Za 7 lasami, za 7 górami, morzami, rzekami i tam czym tylko jeszcze chcecie, był sobie pewien mistrz łucznictwa, który miał, jak to oczywiście każdy wielki mistrz, wielu uczniów. Nadszedł taki dzień, kiedy chciał sprawdzić możliwości, umiejętności, doskonałości swoich uczniów i postanowił zorganizować konkurs. Na Wielkiej Polanie ustawił przy linii drzew ogromną tarczę. W środku tej tarczy oczywiście był mały czerwony punkcik. Jak się łatwo domyślić, chodziło o to, żeby strzelić w sam środek tego czerwonego punkcika. Pierwszy uczeń stanął na linii zawodów, to było dosyć daleko. Nauczyciel stanął obok niego i zapytał go: słuchaj, czy widzisz drzewa, które są za tą tarczą? Adept powiedział: oczywiście, że widzę. Wtedy powiedział do niego nauczyciel: twoje zawody się skończyły, dziękuję, nie będziesz strzelał. Chłopak zdziwiony odszedł. Podszedł drugi z jego uczniów, stanął na tej linii, gdzie miał strzelać. Obok niego pojawił się nauczyciel i mówi: a słuchaj, czy widzisz mnie z boku, że stoję obok ciebie? Uczeń, oczywiście myśląc, że trzeba być spostrzegawczym, mówi: no oczywiście, że widzę, ta ręka nauczyciela trochę mi przeszkadza, ale spokojnie, dam sobie radę. Nauczyciel powiedział: nie będzie żadnego strzelania, wracasz do szeregu. Tak się działo z każdym kolejnym uczniem. Każdy stawał, nauczyciel zadawał różne pytania, słuchał odpowiedzi i każdego ze swoich uczniów odsyłał z powrotem, nikomu nawet nie pozwolił strzelić. W końcu przyszedł najmłodszy, wiadomo jak to w bajkach, najmłodszy jego uczeń, stanął na tej linii, gdzie miał strzelać, napiął łuk, skoncentrował się na strzale, ale nagle słyszy pytanie nauczyciela: czy widzisz drzewa za tarczą? On mówi: nauczycielu, nic nie widzę. Czy widzisz mnie stojącego obok ciebie? Nic nie widzę. Czy widzisz tarczę? Nic nie widzę. A co widzisz? Nauczycielu, widzę tylko i wyłącznie czerwoną kropkę. Nauczyciel powiedział: strzelaj. Jak się to skończyło? Łatwo się domyślić. Trafił w sam środek czerwonej kropki. Kochani, pewnie jest ważna w życiu taka cecha jak spostrzegawczość, jak widzenie wielu rzeczy. Ale kiedy chcemy osiągnąć jakiś cel, to przede wszystkim trzeba na nim się skoncentrować. Jest strasznie dużo rzeczy, które nas rozpraszają. Strasznie dużo rzeczy, które sprawiają, że nie możemy zrealizować tego, o co nam chodzi. I kiedy chcemy coś osiągnąć, to koncentracja na tym celu jest kluczowa.